Pokażę, jak wymienić filtr powietrza w samochodzie Opel Vectra C, Opel Signum od 2003 roku. Tutaj jest akurat baza samochodu z silnikiem 3-litrowym diesel, 177 koni V6. Co trzeba zrobić? Tu jest filtr powietrza, tu jest komputerek, trzeba to wszystko odkręcić. Tu jest taka wiązka, która już nam odeszła. I tu są, żeby zdjąć komputerek, śrubki. Jedna, tu jest druga, tu jest trzecia, tu jest czwarta. Tutaj nic nie ruszamy, broń Boże, żeby to odłączyć. Tu nic nie ruszamy, odkręcamy te śrubki, tak jak ja tutaj pokazałem. O, i ten komputerek sobie odchylimy w tą stronę. Bierzemy klucz Torx. Ten, ja mam taki kluczyk, tu jest napisane T20. Trzeci kluczyk od prawej. I odkręcamy. Tu trzeba uważać, żeby... O, ten kluczyk tam nie wpadł. Ja to odkręcę i zaraz pokażę, co dalej. Ja już ten komputerek cały odkręciłem. Tutaj go odchyliłem na bok, żeby nam nie przeszkadzał. Tutaj trzeba wypiąć ten przewodzik z tego. On sobie niech leży. No i teraz trzeba odkręcić to. Przedtem tutaj wypinamy przewód od przepływomierza. Tutaj gdzieś na boczek. Jeszcze trzeba odkręcić tutaj tą rurę, od tego odłączyć, albo tu, wygodniej będzie tu, czyli tak, odkręcamy tą śrubkę po to, bo to zaraz zdejmiemy, no i to musimy sobie odsunąć, żeby nam nie przeszkadzało. I teraz tak, zobaczcie, tu jest jedna śrubka, tu jest następna, tutaj i tu pod spodem, czyli wracamy, nie odkręcamy tej, a odkręcamy tą. Już zapomniałem, długo nie robiłem. Odkręcamy to, tak żeby tą rurę całkiem odkręcić. Tu jest siódemka kluczyk, jak dobrze pamiętam. Tu odkręcamy i ją odkładamy gdzieś na bok, bo tu pod spodem jest śrubka, którą musimy odkręcić. Tu jest ostatnia śrubka i potem tu są takie zatrzaski. Raz, dwa i trzy. To odchylamy w ten sposób i wyciągamy filtr. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wyjęciu. O, nie jest skomplikowana robota. Także zaczynamy odkręcać. Za chwilę to odkręcę, pokażę, co dalej. Wszystko zostało już tutaj ładnie odkręcone. Ten przewód, rura odłączona. Tu była ta śrubka, do której nie było dostępu. No i teraz wyjmujemy, podnosimy do góry. O, w ten sposób odkładamy na bok, mamy tutaj filtr, ten filtr wyjmujemy w ten sposób, filtr wyjęty. No i teraz co? Mamy tu trochę syfu, przydałoby się teraz wziąć jakiś odkurzacz, jak gdzieś w pobliżu jest gniazdko i to wszystko ładnie odkurzyć, no bo tak to nie wydmuchamy tego. Jak to wszystko ładnie odkurzymy, bierzemy oczywiście nowy filtr, ja to pokażę na przykładzie starego, wkładamy go w ten sposób, jak wyjęliśmy. O tak, musi tu wszystko ładnie wyjść. Ważne jest, żeby tu wszystko ładnie dolegało. Tak jak jest tutaj, wszystko ładnie, żeby dolegało. I potem skręcamy to po prostu w odwrotnej kolejności. Jak będziemy zakładać tutaj pokrywę na to, to trzeba zwrócić uwagę, czy tu wszystko jest szczelnie, czy nic sam tu nie wystaje. Popatrzeć ręką, palcem, posprawdzać, czy wszystko jest ładnie ułożone, tak jak powinno być. No i pokazywać już nie będę, jak to się składa, bo to wiadomo, tak jak żeśmy odkręcali w odwrotnej kolejności. Warto jest do tego modelu, akurat z 3-litrowym silnikiem, kupować filtr z taką siateczką, bo jak kupimy bez tej siateczki, to nieraz jest tak, że wciąga go, te zasysane powietrze wciąga, ten papier, no nie wciągnie, on także rozerwie filtr, ale robią się takie wybrzuszenia, także polecam z taką siateczką kupować sobie filtr. No i to by było na tyle, także żadna robota, nic skomplikowanego. Podłączać to wszystko, pamiętać, w odwrotnej kolejności składamy. No to by było na tyle. Trzymajcie się szerokości.